schowany głęboko. Jest to postać nietuzinkowa. Piłkarz, który odnosił wiele sukcesów z Barceloną, z reprezentacją Hiszpanii, więc na pewno Hiszpanią nie zapomnieli. Nie udała się ta akcja ofensywna Lechowi. Zresztą teraz też pracuje w klubie, który, jak dzisiaj widzimy, ma wielu kibiców i to też na pewno jest interesujące również w Hiszpanii. Bardzo długo Legia nie potrafi strzelić Lechowi gola w Ekstraklasie, gdy gra na wyjeździe z tą drużyną. To już 4 takie mecze, w dodatku aż 3 z nich przegrane. Ktoś powie, że nie wysoko, każdy z nich 0-1 z punktu widzenia Legii. No ale to jednak jest bolesne. Dobra akcja Legii, jest Jędrzejczyk. Ale teraz Tonew wracał na czas, podążał w stronę własnej bramki w tym samym tempie, co obrońca Legii Warszawa. Dobra akcja, dobre zagranie Wordoriaka, dobre podłączenie się Jędrzejczyka i również dobry powrót Tonewa, który wyjaśnił tą sytuację. Są to dwie drużyny, które na pewno mają dość dużą kulturę gry, jeśli chodzi o polskie warunki, o polskie boiska. Jedni i drudzy potrafią się utrzymywać przy piłce, robią to naprawdę na dobrym poziomie i będziemy na pewno dzisiaj widzieli takie spotkanie, w którym jedni i drudzy będą próbować tą piłkę rozgrywać i szukać akcji po wielu podaniach. Budować akcje po właśnie wielu podaniach. Luis Enriquez, Murawski. Od razu do Rudniewa. Ten za siebie. Tak troszkę do boku. Tam Tonew walczył z Jędrzejczykiem. Jędrzejczyk już się podniósł. Luis Enriquez, Tonew. W środku jest Murawski. Bardzo dobre, szybkie przyjęcie piłki przez Murawskiego. I uderzenie z dużego dystansu. Ale też uderzenie, na które Murawski sobie tutaj zapracował, można powiedzieć, tym przyjęciem. Trudno mieć do niego uwolnił. Trudno mieć pretensje. Nie wiem, czy tam nie było możliwości zagrania do Rudniewa, który będzie chyba schodził. Bo w tej chwili widzimy, że Rudniew, być może taka podcinka za plecy Michała Żewłakowa otworzyłaby drogę Rudniewowi do pozycji bardzo dobrej. Natomiast strzał na pewno mocny, dobry i to też nie była zła decyzja. Ale też trzeba zauważyć, że Rudniew nie był tam sam. Tak, był z nim Komorowski, tak, dobrze go krył. Natomiast Rudniew potrafi, mimo tego, że ma zawodnika na plecach, potrafi się uwolnić spod tego krycia. I tu akurat była sytuacja, że Michał Żewłakow był skoncentrowany na Rafale i nie mógłby zasekurować ewentualnie takiego dobrego podania do Rudniewa. Łukiewicz do środka, tam jest Doliak, zagrywa zdecydowanie za mocno. Ty pamiętasz, kto strzelił w ogóle tego ostatniego gola dla Legii na wyjeździe z Lechem? To był Piotr Włodarczyk. Dlaczego o nim mówię? No bo też możemy wrócić do ostatniego zwycięstwa w ogóle na wyjeździe Legii z Lechem. To są jeszcze bardziej odległe czasy. Sezon 2003-2004. Wtedy właśnie po jednym, jedynym golu w ogóle strzelonym w tym spotkaniu Legia wygrała ten mecz. Jego autorem też był Piotr Włodarczyk. Kriwiec. Murawski. Zgłasza się po piłkę Dziurdziewicz. Jest z lewej strony Luis Enriquez. Ale Legia tutaj właściwie reaguje. Jest nie tylko Jędrzejczyk, także Rybus, który jak widzimy nie puszcza do przodu Luisa Enriqueza. Tonew. Robiła się tam przewaga, powstawała przewaga Legii. Zatem Lech rezolutnie przenosi tę grę do środka. Murawski! No Tonew liczył na to, że Jędrzejczyk jednak piłki nie sięgnie. Przeliczył się. Bardzo dobrze, teraz odwrócił się Janusz Gol. Zagrał do przodu, tutaj jest Rybus. Rybus już w polu karnym, ma dwóch przeciwników. Rybus raz do prawej, raz do lewej. No a golowi nie udało się przetoczyć tej piłki do Nieboi. No i Lech ma kontrę. Tonew wraca w Doliak. Tonew szarpnął Tonew. Ajajaj, ucieka Tonew teraz Jędrzejczykowi. Komorowski ratuje teraz własną drużynę. O tym właśnie mówiliśmy. Świetna akcja. Kiedy Tonewa się zerwie, dokładnie. To jest będzie piłkarz, trudno, który będzie robił różnicę. Będzie tutaj na skrzydle wiele takich pojedynków toczył. Musi tutaj i jeden z defensywnych, i jeden ze stoperów być bliżej i lepiej asekurować się Jędrzejczyka. Natomiast tam świetna interwencja Komorowskiego, który praktycznie naprawdę nie była to łatwa decyzja. Dobrze ustawiony. Jeżeli by tą piłkę przepuścił, to widzieliśmy, że Rudniew prawdopodobnie tą piłkę wpakowałby do bramki. Ale przedtem, jeszcze zanim ta akcja Lecha, też była bardzo ciekawa akcja Legii, gdzie gol zagrał doskonałe podanie do Borysiuka. No, wiemy wszyscy, że to jest lewonożny zawodnik i tak się wszystkim pewnie wydawało, że
że będzie szukał zejścia do środka. Tak, w momencie zagrania Rzepakowa widzieliśmy wyraźnie na spalonym Liboja. I tutaj trochę szkoda, że Rybus jest właśnie zawodnikiem, tak można powiedzieć, jednonożnym, który czuje się pewnie tylko kiedy jest na lewej nodze, bo na pewno dużo lepiej było mu zejść do końca prawą nogą i spróbować oddać strzał światobramki, a tak widać było, że nawet zawodnicy Lecha wiedzieli o tym i podwajali z tej strony, że on będzie schodził do środka i łamał ją właśnie na lewą nogę. Kwadrans gry za nami. Nie jesteśmy w stanie szoku. Nie zdarzyło się tutaj nic, co by nas mocno zaskoczyło. Uwaga, nie zdążył do piłki. Semir Stilic pierwszy był przy niej Rzewłakow. Ale bardzo dobre wejście Wojtkowiaka po prawej stronie. On już w Pucharze Polski z Polonią Bytom brał duży udział właśnie przy bramkach. Pierwszą zdobył, drugą wypracował. Na nim był karny właśnie po takich wejściach po prawej stronie. Tutaj Rafał Murawski, można powiedzieć, że zagrał doskonale. I tu zabrakło niewiele, żeby tą piłkę chyba wycofać do Stilicza. Wydaje mi się, że był na 16 metrze i byłaby naprawdę groźna sytuacja do Lecha. Murawski za mocno, Jędrzejczyk mimo tego nie rachował, nie kalkulował. Priorytetem bocznego obrońcy Legii było tutaj wyjaśnienie tej sytuacji do końca. Widzimy, że te pierwsze 15 minut Lech, można powiedzieć, przeważa, natomiast Legia wyprowadza bardzo groźne kontry. Sergiej Kriwiec, 17 minuta spotkania. Kriwiec długo, tak była zawieszona w powietrzu piłka kopnięta przez Kliwca. Zdążył w związku z tym bez problemu z właściwą interwencją. Kuciak. Jaki gol. Piłka robi wysoki kozioł, potem jeszcze jeden. Janusz gol i dwóch rywali. Nie udało się. Piłka dla Lecha Poznań. Oczywiście zgodnie z deklaracjami kibiców Lecha Poznań jest dzisiaj ten prawdziwy, stuprocentowy doping. Pamiętają Państwo, kiedy to, mamy nadzieję, już na stałe wróciło do normy. Oczywiście chodzi o poprzednie spotkanie na wyjeździe Lecha z Lechią. Aczkolwiek ja myślę, że tak naprawdę kluczowe było dzisiejsze spotkanie i ten mecz z Lechią Gdańsk, można powiedzieć, był tylko takim przetarciem. Natomiast właśnie to mecz z Legią spowodował, że ten protest został zawieszony. Nie dotarła piłka do Liboi. Rybus, Doliak, Babrzyniak. Babrzyniak do środka, gol, zaatakowany przez Kliwca, to była dobra decyzja piłkarza Lecha. Stilicz nie dał sobie rady, ale był faulowany zdaniem arbitra. Kwituje to uśmiechem niedowierzania Wrdoliak. No trudno będzie na pewno tutaj piłkarzowi jednej czy drugiej drużyny wygrać taką sytuację, teraz uderzenie niecelne z dystansu Tonewa, wygrać taką sytuację, kiedy jest podwojona presja, kiedy jest podwojony atak na nim. Tu nikt nie będzie przebierał w środkach. Na pewno, tutaj naprawdę na trzeba skorzystać z czegoś takiego, jak Tonew miał wcześniej, kiedy już miał swój atut, był rozpędzony. Tak. Na pewno nie wolno takiemu piłkarzowi pozwolić się rozpędzić. I jeżeli Jędrzejczyk chce sobie dzisiaj ustawić mecz, to na pewno nie może pozwolić w taki sposób grać Tonewowi, bo jest to zawodnik na pewno szybszy od niego i myślę, że od każdego, kto jest na boisku. I to jest na pewno coś, na co liczy dzisiaj trener Bakero. A trener Skorża musi wziąć to pod uwagę i jego zawodnicy. Zresztą to, co już wspominałem, myślę, że Stilicz będzie szukał, jeżeli będzie taka możliwość, on będzie łamał do środka i będzie szukał takiego zagrania właśnie, jeżeli się wolne pole gdzieś pojawi po lewej stronie. Coraz więcej takich kontrowersyjnych, troszeczkę zapalnych sytuacji. Teraz Luis Enriquez pokazuje, że został zdzielony łokciem. Pokazuje łokieć, tak zaraz my będziemy mogli... Nieładne zagranie Rybusa. To jest intencjonalne. Myślę, że żółta kartka co najmniej tutaj... Dla Rybusa byłaby w sam raz. Tak, niepotrzebne zachowanie Rybusa tutaj. No ale to są emocje, to w takich spotkaniach właśnie często gdzieś te emocje biorą górą niepotrzebnie, bo na pewno ten szacunek do przeciwnika jest najważniejszy. Witam panowie. Jędrzejczyk. Cześć, Remek. Witam was tu z pozycji boiska. Wow. Mogę powiedzieć, że kilkukrotnie już Enriquez
również używa łokci czy pięści, żeby denerwować Rybusa bardzo skutecznie. To jest również element przecież wyprowadzenia przeciwnika z równowagi. I skutecznie to robił, by sprowokować Rybusa i to mu się udało. Rzeczywiście sędzia miał podstawy do tego, żeby ukarać go żółtą kartką. No to znamy genezę. Natomiast tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, bo jako piłkarz nie możesz dać się wyprowadzić z równowagi. W ten sposób okazać tego, że to ty dostajesz żółtko albo czerwoną kartkę. Rybus jest młodym zawodnikiem, ale już doświadczonym i powinien sobie zdawać sprawę, że nie może sobie pozwolić na takie zachowania, bo mógłby osłabić zespół. Natomiast takie rzeczy się dzieją, to co Remik powiedział na boiskach. Najbardziej chyba znanym jest przykład z finału Mistrza Świata, gdzie Materazzi sprowokował Zinedina Zidana, więc to jest jakiś element piłki nożnej, może nie najlepszy, może nie, wolelibyśmy, żeby takich sytuacji na boisku nie było, ale one są i po prostu trzeba brać je pod uwagę, to jest jakiś tam element strategii. Zagapił się teraz Borysiuk, nie docenił Rudniewa, który znakomicie za nim wracał. Proszę zobaczyć, właśnie Rudniew jest napastnikiem, ale jak istotne jest nawet dzisiaj to odbieranie piłek, gdzie on już po raz kolejny Rudniewa gdzieś tam fauluje. Od samego początku widać, że Rudniew też bierze odpowiedzialność za grę defensywną. Dobre zagranie ze środkowej strefy. Zagrał, zdaje się, Wrdoliak do Jędrzejczyka, a później jeszcze Rybus, ale już był w trudnej sytuacji piłkarz Legii Warszawa. I teraz Jasmin Buric w poszukiwaniu oczywiście Artioma Rudniewa. Główka dla Żewłakowa. Co jest istotne, widzimy od samego początku, że jeden i drugi zespół próbuje angażować w akcje ofensywne swoich bocznych obrońców, a jest to element właśnie w grze w ataku pozycyjnym bardzo istotny, który nie jest za często wykorzystywany na polskich boiskach. Dzisiaj mamy takie pary, gdzie Jędrzejczyk i Wawrzyniak potrafią włączyć się do gry, potrafią dobrze wrzucić i tak samo jest w drużynie Lecha Enriquez i Wojtkowiak. Właśnie z prawej strony Grzegorz Wojtkowiak, jest Hubert Wołąkiewicz, Iwan Dziurdziewicz. Dzisiaj też wielu kandydatów do gry w reprezentacji Polski i w drużynie Lecha, i w drużynie Legii. No sześciu powołanych do pierwszej reprezentacji Polski, a przecież tych kadrowiczów w obu klubach jest dużo więcej. Są młodsi piłkarze w innych kategoriach, są oczywiście stranieri. Chyba tylko byśmy mieli problem z ustawieniem ofensywy. Uwaga, Tonew, rykoszet! Piłka ląduje na siatce. To jest właśnie Tonew. To jest zawodnik, który jeżeli będzie schodził do środka, to nawet 30 metr nie będzie dla niego przeszkodą, żeby próbować oddać strzał. W meczu z Jagiellonią widzimy tutaj i on naprawdę ma tutaj, wiadomo, rykoszet, który mógłby zaskoczyć Kuciaka. Ale to jest coś, co też jest istotne, kiedy się gra w ataku pozycyjnym, kiedy trzeba budować, kiedy większość zawodników... Krótkie rozegranie piłki. Teraz Murawski mięciutko prawą nogą. Kuciak na rzut rożny, a strzelał Iwan Dziurdziewicz. Świetnie rozegrany rzut rożny, krótko do Murawskiego, który doskonale tą piłkę wrzucił do Iwana Dziurdziewicza. I tutaj ta interwencja Kuciaka, można powiedzieć, że bardzo podobna do tej sprzed tygodnia, gdzie w meczu z Widzewem też uratował Legię przed stratą bramki. No tak mi się wydaje, że tam przegrał pozycję z Dziurdziewiczem w bardzo prosty sposób Janusz Gola, ale może później do tego wrócimy. Tonew i kolejny rzut rożny dla Lecha. To są minuty zdecydowanie dla kolejorza. Widzimy, Lech ma sposób na rozegranie, próbuje rozgrywać na krótko te rzuty rożne i Legia na razie nie jest do tego najlepiej przygotowana. Jeszcze raz Siergiej Kliwiec, 24 minuta. Nikogo nawet Legia nie zostawiła z przodu. Ruszan Kuciak chce wyjść w górę, to jest piąstkowanie, a wcześniej był faul na bramkarzu Legii. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że teraz te pole 5 metrów. Popatrzmy jeszcze na to. Tak, tutaj widzimy Golowi uciekł. Spóźnionego, ja widziałem w innej powtórce, jak Dziurdziewicz najpierw był w zwarciu z Januszem Golem, ale go wygrał po prostu pozycję, odepnął i zostawił go za sobą i dlatego strzelał już w takim momencie, kiedy nie był niepokojony. Tak, tak. Natomiast teraz musimy też zwrócić uwagę na to, że bramkarz w tej piątce już nie jest tak, okazuje się, bezpieczny, jak był do tej pory, gdzie można powiedzieć był święty. Jego wyjście było praktycznie zawsze odgwizdywane, jeżeli był faulowany, czy nawet dotknięty faulem. A teraz okazuje się, że dopiero kiedy jest faktycznie faul, to widzimy, że leży na boisku jeden z zawodników Lecha. To chyba Grzegorz Wojtkowiak. Tak jest. No czeka Enriquez na sędziego, bo jak wiemy, zresztą nie wiem, czy niektórzy trenerzy polskiej
klasie już zwracali na to uwagę, że dopóki sędzia nie odgwiżdża, nie będą wybijać piłek. Nie wiem, czy trener Bakerła też, ale chyba...